promocja województwa lubuskiego, naszej marki lubuskiej poprzez sport przynosi nam bardzo dobre rezultaty. W ubiegłym roku Stal Gorzów była obecna w 500 mediach, więc warto tam być razem ze Stalą Gorzów i warto promować region jako region mistrzów. To są pieniądze z przeznaczeniem na promocję podczas rozgrywek drużynowe Mistrzostwo Polski, czyli nasze rozgrywki ligowe, te ekstraligowe, które są. I te pieniądze przede wszystkim są wykorzystywane u nas w klubie na tę podstawową działalność promocyjną. W tym momencie tutaj widzimy, gdzie jest województwo lubuskie promowane, bo jest na odzieży sportowej promowane, jest na murawie stadionu promowane, jest promowane w wielu miejscach w marketingu, tym drukowanym, tak? I tutaj, no a tutaj już w tej chwili mogę powiedzieć, tej umowy jest to, że pojedziemy na pewno w playoffach, czyli to nie będzie tylko 14 spotkań promocji. Stal od samego początku, ja zapowiadałem, pojedziemy w 20 spotkaniach, to znaczy, że będziemy walczyć o medale i tutaj naprawdę przez cały rok do później jesieni będziemy województwo promować. Oczywiście musimy rywalizować miasta, jednostki samorządu terytorialnego, szczebla podstawowego, gminnego, niech rywalizują między sobą, bo rywalizacja ma się przekuwać w dobre rzeczy dla jednego i drugiego miasta, czy generalnie dla północy i południa. Natomiast musimy mieć świadomość, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, więc tutaj też samorząd województwa stara się promować całe województwo lubuskie. Sport jest dobrą formułą do promocji ziemi lubuskiej. Jeżeli będziemy się tutaj wspierać i kooperować, tak jak tutaj w przypadku tej umowy i także promować ziemię lubuską poprzez sport, no to na pewno wszyscy razem będziemy wygrani.